jesteśmy otrzymali komendę zostań do końca. My w tej chwili mają zalecenie położenia się, mają wykonać członki wywalu. Polska Policja powinien wykonał wszystkie części prawidłowo wywalu, ale to jest podróż do odsunięcie od strony. Nie staniecie przy lewym barku psa. Pies przyjmuje podstawę zasadniczą, czyli siada. To jest podstawa zasadnicza. Obelg oczywiście jako indywidualista musiał być troszkę inny od owczarków. Ale on również będzie troszkę inny od owczarków w pokazach, o czym się Państwo przekonacie już nie długo. Mam tu 2 godziny czekać, jak będzie tak. Proszę patrzeć na to, jak oprócz tego, że te pieski są dobrze wyszkolone, jak one są wspaniale utrzymane. Każdy pies, proszę popatrzeć, jest pięknie wyczesany, błyszczy. To nie jest zabieg jednorazowy przed pokazami. One naprawdę są bardzo zadbane, bardzo często z przewodnikami swoimi mieszkają w domu. Stąd też nie pozostawione w kojcach prezentują znakomite podporządkowanie swoim panom i chcą przed nimi najlepiej pokazać, jak potrafią swoje ćwiczenia. A ja może przedstawię po kolei. Teraz pan, który pozostawił psa, to jest pan aspirant Artur Kuczeński z Płocka. Do mnie. Bardzo pięknie wykonana komenda do mnie. Pies wraca do nogi, siada nieco bocznie i wraca do szeregu. Idzie równo przy nodze. Proszę popatrzeć, nie wyprzedza, bark trzyma niedaleko kolana swojego przewodnika. A teraz policjant z owczarkiem belgijskim Malinois, to jest aspirant Andrzej Wasilewski, również z Płocka. Kiedy proszę popatrzeć, jak bardzo precyzyjnie wykonuje zwroty, jak bardzo związany jest ze swoim przewodnikiem, reaguje na każdy jego ruch. Tak jakby byli jakąś niewidzialną nicią ze sobą przyczepieni, a tak naprawdę nie jest. Ten pies jest po prostu taki, tak dobrze wyszkolony. Teraz zaprezentuje się przed Państwem sierżant sztabowy Grzegorz Walo z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Proszę Państwa, do takich ćwiczeń to pieski na co dzień nie przechodzą. To jest taki element sztuczki cyrkowej, natomiast świadczy o tym, że przewodnik bardzo dużo wkłada pracy w tego psa, nie tylko tej takiej służbowej, ale przede wszystkim zabawa i to jest właśnie piękne. Bo zwykle szkolenie powinno być zabawą i tak jest w tym przypadku, że oprócz innych ćwiczeń wykonuje się właśnie ćwiczenia, elementy zabawowe. Temu się to bardzo podoba i wykonuje pięknie to, czego nie wykonują inne psy. Oczywiście nie należy do elementów szkolenia psa policyjnego. Statyczne elementy dla wyszkolenia będą pokazywały pokonywanie toru przeszkód. Na co dzień również te psy tego nie wykonują, na co dzień. Jest to element w szkoleniu, natomiast przede wszystkim od takiego psa wymaga się, żeby się nie bał płatki, żeby się nie bał drabinki, przeszkody, natomiast to nie zależy od szkolenia do codziennych ćwiczeń. I tutaj mamy to był Artur Kuczeński z Płocka. A teraz aspirant Krzysztof Mędrzejewski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Tak, tak. Dla bezpieczeństwa pieski niektóre są niepuszczane ze smyczy podczas pokonywania toru przeszkód. Czego nie ma na zawodach? Psy pokonują wszystko bez smyczy i za każdy niepoprawny element wykonanego ćwiczenia naliczane są punkty
pytania. To był Piotr Pietrzak z Wrocławia. Teraz się rzecz na powie Jarosław Kut, również z Wrocławia. Ten Pietrzak jest biegnie bez smyczy i bardzo ładnie pokonuje tą troszkę. No, w tamtym roku był najlepszy wojewódzki Dolnośląski. I Berk, też czołówka Dolnego Śląska. Od kilku lat. Ładnie, nie? Ten skaczą, no? Uwaga, teraz się rozczarę. I Płocko jeszcze raz. Teraz już bardziej dynamicznie. Proszę zauważyć, że psy nie mają żadnego lęku przed pokonywaniem przeszkód. Pokonywanie psów sprawia im prawdziwą przyjemność. To też jest bardzo ważne. Trzy razy. A nie jeden raz. Proszę popatrzeć, jaka precyzja w wykonaniu ćwiczeń. Zobaczcie, gdzie tu Piotrek? Która godzina? No i nagrodźmy brawami. Na razie dziękujemy za to, że ten element szkolenia pokazu. Przejdziemy do kolejnych. Szanowni Państwo. Psy są szczególnie dobrze wykorzystywane, bo mamy kobietę przewodniczkę do wyszukiwania zabawu. Także witamy Panią bardzo serdecznie. I proszę nam powiedzieć. Przedstawiam Państwu pani sierżant Agnieszka Jaskańczyk z KMT Wrocław. Jest świętecznym. Jeśli będzie zaznaczał zgodnie ze swoim imieniem materiał wybuchowy, to ten będzie zrozumiany. Proszę Państwa, jak wiąże, to będzie chwila porozumienia przewodnika w czerwcu na pewno tą miejsce. I piesek będzie wskazywał poprzez kwiat. Bardzo byśmy prosili o taką chwilę skupienia, bo to jest bardzo ciężka dla pieska praca tego materiału. Tam nie ma dużo, więc bardzo prosimy o możliwe dobre warunki dla wyszukiwania. No i co? O, marnie coś. Tak, ale to jest pierwsze przejście i pierwsze przejście jest zawsze rozpoznawcze, tak zwane kontrolne, ono jest prawidłowe. No proszę Państwa, jeszcze wskazał! Gratulujemy tym członkom. Bardzo proszę, że w tym roku, w którym trzeba być może, to jest ten